Co i ile? Oto Kościół w liczbach. Na świecie jest około 1,2 miliarda katolików. Z każdym rokiem liczba ta wzrasta. Obecnie rośnie ona nawet szybciej niż liczba populacji w świecie. Wzrasta także liczba księży. Obecnie jest ich ponad 412 tysięcy. Liczba sióstr i zakonnic wynosi około 720 tysięcy i jeszcze jedna liczba dotycząca personelu kościelnego mamy około 5 tysięcy biskupów. Kościół utrzymuje 129 tysięcy szkół, w których uczy się ponad 45 milionów uczniów. Prowadzi 5400 szpitali, 9 tysięcy sierocińców, 14 tysięcy domów dla niepełnosprawnych. Kościół posiada także ponad 100 tysięcy instytucji charytatywnych, co czyni go największym na świecie dostawcą usług społecznych. Najwięcej katolików jest w Brazylii 140 milionów. Jednym z najmniejszych krajów katolickich jest Watykan, w którym mieszka około 900 obywateli. Watykan zajmuje oczywiście wyjątkowe miejsce jest on centrum Kościoła katolickiego. Tam właśnie mieszka papież. Papież Franciszek jest 265 następcą św. Piotra. Zastąpił on Benedykta XVI, którego poprzednikiem był Jan Paweł II. Pontyfikat polskiego papieża był trzecim najdłuższym w historii. Trwał 9665 dni, czyli ponad 26 lat. Jan Paweł II był papieżem wielu rekordów. Udał się on na 104 wizyty pastoralne poza granicę Włoch. Odwiedził 129 krajów. Przebył 1,5 miliona kilometrów, czyli tyle, ile trzy podróże na księżyc, tam i z powrotem. Papież mieszka więc w Watykanie. I Watykan jest mały. Nie zajmuje on nawet pół kilometra kwadratowego powierzchni. Ale nie zawsze tak było. Były czasy w historii, kiedy państwo watykańskie zajmowało większość centralnych Włoch. Dziś jednak Watykan jest najmniejszym z suwerennych państw na świecie. To małe państwo posiada m.in. supermarket, pocztę, dworzec kolejowy, lądowisko dla helikopterów, bankomaty z łacińskimi instrukcjami, a nawet narodową drużynę piłkarską. Co więcej, w Watykanie działa też rozgłośnia radiowa. Radio Watykańskie, założone w 1931 roku, nadaje w 47 językach. Gazeta Watykanu, L'Osservatore Romano, także istnieje od długiego czasu. Przekazuje wiadomości z Watykanu od ponad 150 lat. Dostępna jest dzisiaj w 129 krajach świata. Oczywiście Watykan ma też swoją stację telewizyjną, stronę internetową oraz własną domenę. Ma również swój kanał na YouTube gdzie publikowane są nagrania wideo z publicznych wystąpień papieża. Watykan jest niczym centrum świata dla największej wspólnoty religijnej na Ziemi. Ale wystarczy już tych wszystkich liczb.